Cześć. Słuchajcie, myślę, że przyszedł czas najwyższy, żeby w końcu podziękować recenzjom i zmienić trochę tematykę. Rzecz jasna, powrócić do meritum sprawy, a więc oczywiście do highcap, customowych highcap. Cóż, jakiś czas temu zaprezentowałem Wam kilka filmów, które były dość nietypowymi serwisówkami, ponieważ właściwie można powiedzieć, że nagrałem je trochę od tyłu. To znaczy brałem na warsztat już zbudowany, customowy pistolet i sukcesywnie go rozbierałem. Mówiłem Wam o częściach, poprawiałem jakieś tam drobnostki, które wychodziły, że można by je zrobić lepiej, i finalnie pistolet z mojego warsztatu wychodził jeszcze lepszy niż był. Powiedzmy, że dzisiaj zrobimy coś podobnego. Natomiast myślę, że dużo do poprawy raczej nie będę miał. To Domyślam się, że raczej nic do poprawy nie będę miał, ponieważ pistolet, który dzisiaj Wam zaprezentuję, spokojnie mogę powiedzieć, że jest klamką w ogóle na poziomie europejskim i na pewno również jedną z najlepszych w Polsce. Żeby było śmieszniej, fani customowych high zdecydowanie powinni być zadowoleni, ponieważ po pierwsze jedziemy na grubo z budżetem. A po drugie, jedziemy na grubo z gabarytami, ponieważ nasza dzisiejsza klamka jest openówką. Mhm. Mm tak, jest pięknie. Fantastycznie prezentująca się klamka, którą w dodatku być może możecie kojarzyć, ponieważ od dłuższego czasu przewija się przez różne portale aukcyjne, bo tak jest na sprzedaż. No, więc cóż, myślę, że dzisiejszy film może troszeczkę pomóc jej właścicielowi z przeprowadzeniem transakcji, ponieważ oczywiście rozbiorę ją do ostatniej śrubki. Jednakże najpierw zaczniemy sobie od spraw zewnętrznych, a więc rzecz jasna, od spraw wykonania i tego, co tutaj siedzi. Pozbędę się magazynka. No i tak, pierwsze co nam się rzuca w oczy, a więc Aper. Openowy siedmiocalowy aper z dołożonym kompensatorem. To znaczy, mamy tutaj powiedzmy, że zamek długości 5,1 przedłożony o kompensator, natomiast sprawa jest troszeczkę inna. To znaczy, owszem, jest to Open Kit przede wszystkim. I to jest pierwszy raz, jak na moim kanale pojawia się coś takiego jak Open Kit. Czyli set od firmy Airsoft Masterpiece, w którego skład wchodzi zamek, blowback unit, lufa oraz kompensator. Eee, wajcha chyba nie, wajcha chyba sobie trzeba to kupić, ale nie pamiętam, sprawdzicie sobie, bo Open Kit generalnie różne są dostępne. Ten już nie, bo jest to Lim Cat Dragon Cat. Taki, oto. No więc tak, oczywiście Open Kit od Airsoft Masterpiece, i tutaj co jest bardzo istotne, to jest stary element. To znaczy, to jest set jeszcze z starej produkcji Airsoft Masterpiece i to jest jak najbardziej pozytywna. Cecha, ponieważ jakiś czas temu Airsoft Masterpiece, przynajmniej jeśli chodzi o ramy, myślę, że jeśli chodzi o zamki, również zwiększyli troszeczkę tolerancję, w związku z czym te customy już nie są tak cudownie bezluzowo spasowane, zaczynają klekotać, nawet jeżeli mówimy o zamkach Edge'a oraz ramach Masterpisa. Co jest moim zdaniem dość przykre, ale fakt, faktem, ludzie często mieli problemy ze składaniem tych pistoletów, bo one po prostu nie chciały chodzić. Trzeba było siedzieć i machać tym zamkiem albo coś piłować. Sam zresztą tam kiedyś również przerabiałem. Natomiast tak, tutaj po pierwsze nie było trzeba piłować nic, a po drugie spasowanie jest idealne. Ten zamek jest praktycznie nieruchomy. Można to zauważyć chociażby w tym miejscu. Nie widziałem tak spasowanej ramy. Nim się da ruszyć. Owszem, ale to jest tak marginalne, że mogłoby tego nie być. Super. Yy, cóż, spasowanie daje o sobie znać już, gdy ruszam zamkiem. Bo on na początku prawie że nie chce iść. Natomiast to nie jest jeszcze taki stopień, jak w tym nieszczęsnym marmiaku openowym. Eee, tylko to się czuje, że po prostu tak miało być, że ten zamek smoka i po prostu szoruje na kilku różnych płaszczyznach z dużą precyzją. Fakt faktem, że wrzucona jest tutaj sprężyna AIP 120% na ten zamek. Moim zdaniem troszeczkę niepotrzebnie, bo dość ciężko to się odsuwa. Ale o, no słyszycie to. <noise> Bogactwo. Nie spodziewałem się kompletnie niczego innego. Znaczy, wykonanie jest bajeczne, jak zawsze, jeśli chodzi o produkty RSOF Masterpiece. No, cyfrowe, po prostu cyfrowa jakość, bez pudła, bez wtopy, idealnie, chirurgicznie, wręcz precyzyjnie. Wszystko pokryte piękną czarną anodą, która jednakże odcina się troszeczkę od anody ramy. Jest bardziej niebieska, coś w ten deseń troszeczkę inaczej opalizuje pod światło. Czerni jest bardziej szara, jeśli chodzi o ramę, względem zamka. Ciekawie to wygląda i myślę, że dzięki temu pistolet nie jest po prostu nudny. Kompensator wykonany tak samo dobrze i ma bardzo fajny profil. Bardzo mi się to podoba, że on wygląda tak. Troszeczkę jak zamek od CZK. Bardzo fajnie co się prezentuje. Jest taki poszerzony na końcu, więc tak, to jest bajeranska sprawa. No i już widzicie przez ten kompensator, co jest w środku. Oczywiście przedłużona lufa. Jeśli dobrze pamiętam, to PDI. Do tego zajrzymy sobie rzecz jasna później. Jeśli chodzi o zamek, myślę, że powiedziałem wszystko. Lufie przyjrzymy się troszeczkę później, jak ją stąd wydłubię. A więc co dalej? Może montaż na optykę, bo tak, jak widzicie, jest tutaj. Jakby nie patrzeć, Openówka musi mieć optykę. No więc tak, element jest od firmy, która specjalizuje się niejako w produkcji elementów do Openówek, a więc od firmy Revanchist, Revengeist, jakoś tak to się czyta. W każdym razie, z tego co się orientuję, jest to kopia jakiegoś palnego montażu. On jest wiercony stricte prosto do ramy, to znaczy ramę trzeba ponawiercać i nagwintować. Śrubki są na gwint M4. No i faktycznie można by to troszeczkę dosunąć bliżej slide stopa, jak dla mnie tutaj te 3 mm jeszcze zabrakło. No ale jest jak jest, to można sobie spersonalizować jak kto woli. Co ciekawe, jest tu również od razu tambrest, który możemy sobie dostosować jak kto chce. Można zmienić kąt, można zmienić jego pozycję. No i jak zapewne wiecie, tambrest to jest bardzo indywidualna sprawa. Tutaj mam do porównania moją openówkę. No i widzicie, ja mam montaż na optykę zamiast slide stopa. i w którym miejscu mam tambrest? Dużo bliżej chwytu bo po prostu tak wolę, tak preferuję. Miałem go kiedyś odsunięty na osi slide stopa i nie pasowało mi to. Musiałem się przestawić po prostu i dać go trochę dalej. Tamres to jest bardzo indywidualna kwestia. Z tego co się orientuję, są strzelcy, którzy, którzy wolą mieć go odsuniętego naprawdę daleko, żeby sobie tego power gripa, bo to jakby nie patrzeć jest wyłącznie pod Power gripa konfiguracja. No, ja tutaj właściwie dotykam to końcówką kciuka z Power gripem lepiej, więc e, jeśli mamy to dalej, możemy po prostu na większej długości, na większym dystansie złapać pistolet. E, I jest stabilniej, niektórym to pasuje, niektórym nie. Więc, jak już wspomniałem, bardzo personalna, indywidualna kwestia. Na tym wspaniałym montażu mamy osadzony kolimator. E, kopia SRO. Owszem, od firmy SOTAK, natomiast fajniejsza, ponieważ aluminiowa. Wszystkie, które widzieliście u mnie do tej pory, były plastikowe. Ta ma obudowę z aluminium. Dużo fajniej się to prezentuje. Spróbuję go odpalić. No i całkiem przyjemna jest ta kropka, trzeba przyznać. Zawsze mi się podobały SRO, one miały dość powtarzalne te kropki. I dało się z tego całkiem fajnie również celować. Nawet jeżeli nie chcieliśmy inwestować w jakiś bardzo dobry kolimator, powiedzmy do broni palnej, w jakiegoś wektora, to to było naprawdę spoko i to zdecydowanie tutaj wystarcza. No, w sumie odkręcę go, bo z tego co pamiętam, nawet nie jest wyregulowany. Zobaczymy, nie taka śrubka zobaczymy, jakie otworki ma ten montaż. Yy, wszystkie. E, Tamrest jest właśnie przykręcony do e, ramy do aluminiowej ramy 39 od Airsoft Masterpiece. No i to również jest element wykonany bajecznie. już go kiedyś zresztą u mnie widzieliście. E, są widoczne, delikatnie ślady po frezie, to dodaje bardzo fajny akcent. one są również wyczuwalne pod palcem, ale są zrobione naprawdę ładnie. Właściwie to nie wygląda jak y, jakiś tam element po prostu po obróbce, który został tylko jak taki akcent designerski troszeczkę bardzo fajnie bardzo 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 fajnie no i cóż, już do chwytu mamy pu, do ramy mamy przykręcony chwyt chwyt Stock Tokio. natomiast właściciel zdecydował że troszeczkę go spersonalizuje i dodał stippling natomiast jednak stippling który wykonał nie zmienia specjalnie właściwości tego chwytu znaczy on jest właściwie tak samo taki sam pod względem ergonomicznym jak po prostu Stock Tokyo. Natomiast to co tutaj zrobił zdecydowanie jest bardzo fajnym akcentem estetycznym, super się to prezentuje, bardzo mi się podoba ten wzór, że on się tak schodzi do środka, jest bardzo oryginalny, fakt faktem, że gdzieś tam spod niego wyłazi troszeczkę fabryczna faktura, ale to całościowo gra ze sobą naprawdę fajnie. Faktycznie wygląda po prostu jak z chwyt od Tokio, myślę, że taki był zamysł i zdecydowanie to się udało. To, czego zdecydowanie brakuje mi na tym chwycie, to rzecz jasna Magwell. Jakiś taki duży, chamski i openowy. Na przykład Riven Kiss. Taki jak u mnie. Ops, o, tak by to wyglądało. Zdecydowanie fajnie. No cóż, Magwella nie ma i raczej nie będzie, ale myślę, że przyszły właściciel może go sobie dołożyć bez żadnych problemów. Cóż, poza tym mamy tutaj kilka bardzo fajnych akcentów, które mi podobają się naprawdę bardzo, a więc elementy drobne powiedzmy. Slides to bezpieczniki, kurek, bezpiecznik dociskowy oraz lufa. Wszystkie były stalowe i dalej są stalowe, natomiast nie wyglądają już jak zwykła polerowana stal nierdzewna ponieważ zostały przez właściciela również skastomizowane opalone palnikiem do takiego stopnia, że wystąpiły na nich barwy odbarwienia od temperatury. No i to jest efekt kurde genialny, po prostu fantastyczny. Tym bardziej, że zrobił to w taki sposób, że po pierwsze, to nie jest różowe, bo to często się zdarza również przy tych opaleniach, że te barwy najczęściej w dużej mierze są różowe, no ale są też złote, niebieskie i to tak przechodzi w miarę nagrzewania, właściwie nie orientuje się do końca, co jest najpierw co jest później, chyba różowy gdzieś jest raczej na końcu. A nie pamiętam, kiedyś pamiętałem. W każdym razie tak mamy tutaj mieniącą się fakturę złoto niebieską, gdzieś tam z delikatnie prześwitującym różem, właściwie punktowo, właściwie takim bardziej rose goldem niż różem. O wow, no po prostu coś pięknego. Kurek też, kurek od kołką. No bajka, po prostu bajka. On jest akurat taki bardziej złotawy niż niebieskawy. Świetnie to wygląda. Bezpieczniki również zostały palnikiem i są naprawdę fajne, ponieważ to są bezpieczniki owszem masterpisa i owszem stalowe, natomiast nie są takie klasyczne, tylko ten lewy jest dużo szerszy, dzięki czemu mamy dużo miejsca żeby sobie bardzo wygodnie położyć kciuk. W przeciwieństwie do zwykłych, standardowych, takich jak u mnie, no teraz to, wow, w porównaniu do porównania właściwie nie ma. Osobiście, mimo wszystko, chyba preferuję troszeczkę mniejsze niż większe. Natomiast tutaj, no, ta ergonomia wzrasta znacznie. Poza tym, co tu jeszcze, co tu jeszcze z kwestii zewnętrznych, chyba nic nam do omówienia nie zostało. Więc zajmijmy się teraz po pierwsze pracą z pustu. Już na pierwszy rzut oka mogę śmiało powiedzieć, że mamy tutaj hammer żoba i trigger żoba, i tutaj jest w ogóle bez biedy to zrobione, bez pudła. Pretravel 0, od razu ściana dość wyczuwalna, dość twarda, ale bardzo łatwa do przełamania. Spust pracuje. Bardzo dobrze, bardzo liniowo, natomiast dość mocno i zero-jedynkowo, to znaczy faktycznie jest ściana, stryk nie ma ściany. Nie ma uczucia płynięcia, nie ma uczucia prześlizgiwania się zębu kurka Osir, tylko jest klik i spust jest odpięty. Overtravel to jest wyłącznie kwestia regulacji, bo spust jest rzecz jasna regulowany. Wow! 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 Jego można ściąć. Chyba to zrobię. Teraz jest ścięty na zero. Wow. Faktycznie on dość zdecydowanie pracuje. Mam wrażenie, że sprężyny to można by trochę odpuścić, bo sprężyna kurka nie jest mocna. Ona jest. Myślę, że to może być AIP 120%. Zresztą zaraz się przyjrzymy. Ale naprawdę jest elegancko. Zobaczmy sobie jeszcze resetik. Pierwszorzędny. Fakt, fakt ten spust mam wrażenie, że dość mocno o coś trzeba być. Może jest tak mocno spasowany z chwytem. Niespecjalnie, może jest po prostu coś tam nie do końca prosto. A, przyjrzę się temu później. Nie, no, reset jest super. Czuję się go pod palcem, słyszy się go, jest bardzo wyraźny, bardzo e, wyczuwalny, gładki bajka, po prostu bajka. Cóż, nie mogę się doczekać, żeby zajrzeć do środka. No i tutaj wjeżdża drobny problem z rozkładaniem tego wszystkiego. E, miałem nadzieję, że open kity są skonstruowane w taki sposób, że można wykręcić tą śrubkę, wyjąć wajchę i sunąć zamek bez zdejmowania e, montażu na optykę. No niestety nie. Nawet jeżeli wykręcimy śrubkę od wajchy, to nie wyciągniemy jej, ponieważ ona jest zablokowana o unit. Z jednej strony w miarę dobrze, z drugiej strony e, niekoniecznie. Dobrze, ponieważ ona nam nie wyleci, jeżeli ta śrubka się odkręci. Natomiast ściąganie montażu i zerowanie kolimatora po każdym zdjęciu zamka to jest upierdliwa rzecz. Montaż odkręcony, no i cóż, pistolet zaczął wyglądać dość zabawnie, tak trochę łyso. Natomiast jeśli chodzi o to, to to zrobił profesjonalista. Ewidentnie nie ma tutaj śladu po jakiejkolwiek obróbce, wierceniu, nie ma ani ułamka odstającego materiału. Te otwory są sfazowane, nic nas tu nie drapie. Piękne, profesjonalne, chirurgicznie precyzyjne gwinty. Nice. Cóż, nie pozostało mi nic innego, jak oczywiście ściągnąć zamek i żeby to zrobić, nie muszę go odsuwać, ponieważ slide stop jest przycięty i wychodzi w każdym miejscu. Plunger piny są skonfigurowane w taki sposób, że on i tak siedzi naprawdę sztywno i trzeba go mocno wypchnąć, żeby on wylazł, więc absolutnie nie ma ryzyka, że nam jakoś tam wyleci. Slide stop, co ciekawe, jest złożony z dwóch elementów. Jeden jest przykręcany do drugiego, natomiast to nie jest łożyskowanie. To jest slide-stop tak, Masterpisa. No i to się tak tutaj nakręca. Ciekawy pomysł. Wykonanie, oczywiście, pierwszorzędne. Super sprawa. I ciach, został nam zamyk. No i tak, po kolei, co my tutaj mamy? Urządzenie powrotne, cały zespół. Oczywiście, tak, prowadnica stalowa skręcana. Tak, jest tutaj skręcana, również opalona, z tego co się orientuję, również z Open Kita Masterpiece. Jest skręcana mimo tego, że mamy tutaj plak 43, ponieważ w Open Kitie fabrycznie jest plak 51. Natomiast właściciel zmienił go na lżejszy, krótszy i co najważniejsze, nie trzeba tej prowadnicy rozkręcać, żeby cały zespół wyciągnąć. Natomiast Ponieważ zamek jest skonstruowany tak jak jest, to nie mamy jak go za bardzo złapać. Sprężyna AIP 120% nie pomaga. I wyciąganie tego to jest po prostu dość ryzykowna operacja. Moim zdaniem ta sprężyna jest troszeczkę za mocna do pistoletów, które pracują na gringazie. To znaczy, on owszem wyrabia. No cóż, kto by się spodziewał. Natomiast fakt faktem, że dość szybko to ciśnienie schodzi i troszeczkę dość szybko ten gaz również przestaje mieć jakieś tam satysfakcjonujące parametry. Więc ja osobiście zmieniłbym tą sprężynę albo zmieniłbym, a najlepiej jedno i drugie, prowadnicę na kołkołtą taką ze zderzakiem. Bardzo fajna sprawa. I osobiście zdecydowanie to preferuję względem standardowych wzmocnionych sprężyn, bo po prostu to pracuje tak samo dobrze, a nie nadwyręża pneumatyki i nie ogranicza nam wydajności gazu. Sprężyna poszła, plak poszedł, to jest chyba AIP. Tak, to jest AIP, ewidentnie. No i tutaj myślę, że nie mamy co mówić. Prowadnica Masterpisa oczywiście wykonana fantastycznie, toczona, no i opalanie również swoje tutaj zrobiło. Chociaż faktycznie to jest element, po którym ta sprężyna jeździ i już troszeczkę nam te odbarwienia schodzą. Idźmy dalej, a więc oczywiście zespół lufy sobie wymontujemy. No, i tak to wygląda. E, tak, to jest lufa, oczywiście specjalna, Openowa. E, ona na końcu ma gwint wewnętrzny, który się nakręca na kompensator. Całość jest stabilizowana jeszcze Oringiem, e, więc zdecydowanie sztywno siedzi. I w przeciwieństwie do tego, jak to się zdarza w replikach od army starej daty, nie rozpada się to, bo jest zrobione po prostu dobrze. Cóż, wyciągnijmy sobie cały zespół hop-up. Nie będę go rozkładał, myślę, że nie ma tutaj za dużo domówienia bo wszystko widać z zewnątrz. Gumka od Maple Leaf, i jest to oczywiście Autobot. Komora Next speed niebieska. Ładna. Bardzo fajnie. Jakaś tam dodatkowa stabilizacja jeszcze O-ringami, oraz oczywiście długa openowa lufa ewidentnie od PDI. No to jest najwyższa półka, zdecydowanie. Komora już jest z tej nowej generacji, przynajmniej ma nowej generacji śrubki. Właściciel pistoletu miał jakieś tam problemy z ramieniem dociskowym, kontaktował się z firmą Nexpeed, to były jakieś tam z tego, co pamiętam, właśnie pierwsze ich wypusty i dostał cały zestaw tego ramienia dociskowego, różnych również dystanserów, dobrał to tak, jak być powinno i jestem pewien, że śmiga jak trzeba. E, podziękujmy już zespołowi, Chopat nie będę tutaj e, tego rozkładu, bo tak jak wspomniałem, nie ma po co. Przejdźmy do samego w sobie zamka, który jak na sportowy Openowy zamek wcale nie jest taki lekki. E, owszem, aluminium, natomiast po pierwsze, ta wajcha jest duża, a po drugie, blowback unit jest trochę nietypowy. Nie czekając na nic, rozłożyłem całość, no i tak, zamek. Fakt, mógłby być troszeczkę lżejszy, mógłby mieć więcej nacięć, ale jest to replika palnego zamka, więc oczywiście prezentuje się tak jak wersja palna. Blowback unit, owszem, jest aluminiowy, owszem, jest CNC, owszem, jest od Masterpisa. No i właśnie, od Masterpisa, a nie od Edge'a. Tego typu elementy już rzadko się spotyka. To jest stany, starej generacji blowback unit ze stałym tłokiem nieportowanym, podobnym jak w Edge'ach, ale już widzicie po samym w sobie tłoku. On nie ma żadnych wycięć. To jest jeden element, po prostu wytoczony cały taki cylinderek, tłoczek, nie cylinderek. Nie jest odejrzany, podobnie jak sam w sobie blowback unit. I mimo tego, że to faktycznie jest aluminium, to nie jest lekkie. A w każdym razie nie jest tak lekkie, jak mogłoby być, gdyby to był chociażby Ultralight w wersji drugiej. Jeżeli ktoś by bardzo chciał zminimalizować i tak już mały odrzut, to można zmienić sobie ten Blobak unit właśnie na Edge'a Ultralight'a w wersji drugiej. Poza tym nieśmiertelna dysza. Jedna z najlepszych dysz na rynku, a więc oczywiście Garder. Sam jestem właścicielem i użytkownikiem takiej dyszy. Nie mogę złego słowa powiedzieć. To jest element po prostu nieśmiertelny. Zresztą widziałem jakiś czas temu jakieś torture testy, jak ty wsadził taką dyszę w imadło, spłaszczył ją i potem otworzył i ona po prostu wróciła do swojego pierwotnego kształtu. Może nie na tyle, żeby z niej strzelać, natomiast nie pękła, co istotne. Więc tak, No moim zdaniem być może można by było tą dyszę porównywać jakoś tam z Edge'em. Może one mogłyby ze sobą konkurować. Natomiast ja jestem zwolennikiem zdecydowanie Gardera, jeśli chodzi o wytrzymałość Edge'a. Może jeśli chodzi o płynność pracy, może trochę bardziej. Natomiast wytrzymałość zdecydowanie Garder. Sprężynka powrotna, oczywiście AIP 140%. No i tak, ponieważ jest to blowback unit z OpenKita, to ma dwa gwinty. Nie tylko M4 z tyłu, gdzie zwykle montuje się jakieś tam szczerbiny, ale również z przodu. M3 czysto pod openową weichę. Sam w sobie zamek, nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale debile oczywiście nie powiedział, nie ma miejsca na szczerbinę. Ma miejsce tylko na weichę i to jest skonstruowane zupełnie inaczej niż w klasycznych zamkach. U mnie mam zamek nieopenowy, to jest zwykły zamek, zwykle w tym miejscu montuje się szczerbinę, natomiast weicha jest dużo bliżej w openkicie i dużo łatwiej po prostu można jej używać. Natomiast ten design, szczerze powiedziawszy, trochę mi nie leży, jest trochę za wysoka, przynajmniej jak dla mnie. Zamkowi chwilowo podziękujemy i przejdziemy sobie oczywiście do lowera. No i tutaj na pierwszym miejscu Advanced Frame od Airsoft Masterpiece, do której muszę dorobić tutaj śrubkę, bo widzę, że jej nie ma. Cóż, w każdym razie, tak, rama jest inaczej skonstruowana niż klasyczne stokowe chociażby ramy, tak jak to wymyśliło Tokio Marui, ponieważ jej się nie rozkręca na pół. Tylko jest tutaj wkładka z mechanizmem wpuszczana od góry, którą się blokuje wyłącznie dwoma pinami, dokładnie tak jak w koltach. I również w standardzie kolta jest ten mechanizm, plus minus, w każdym razie myślę, że mogę tak powiedzieć, bo koltowy jest sir, e, oraz podobnie jak w koltach, kurek osadza się na ośce takiej tulejce stolowej, Zresztą już to u mnie widzieliście i za chwilę zobaczycie to po raz kolejny. Kolejna różnica to rzecz jasna, długie prowadnice bez żadnego przecięcia na środku. Czy to jest jakieś super? Powiem szczerze, nie jestem specjalnym fanem advanced frameów pod tym względem, bo mówi się, że one wpływają jakoś tam bardzo korzystnie na spasowanie. Szczerze powiedziawszy, niespecjalnie to widać. Być może faktycznie zamek pracuje trochę bardziej liniowo, e, natomiast nie wiem, czy to jest coś, za co płaciłbym 800 zł. E, cóż, zanim przejdziemy do środka, skorzystam jeszcze, że zamek mam rozmontowany i zobaczymy sobie spasowanie tego bez całego przedniego zespołu. A więc tak, zamyk nie jest teraz podparty sprężyną, która jest dość mocna i coś tam może również przekłamywać, jeśli chodzi o luzy. Zobaczmy, jakie one są faktycznie. Delikatne faktycznie są, owszem. Natomiast są tak małe, że ja nie widziałem tak spasowanej klamki. Pierwszorzędna robota po prostu. Super. Bajka. No i faktycznie, gdy całość jest złożona, to tego luzu praktycznie nie ma. Mm, normalnie ASMR. Nie przedłużając, przeszedłem już do demontażu wszystkich elementów, a więc pierwsza grupka części. Sprzężyna trójpalczasta, trident od Dość mocno podoginany. Właściwie bardzo mocno. Hmm. Tak, dlatego ten spust jest taki zdecydowany. W żadnym wypadku nie musi taki być i to jest ewidentnie rzecz, którą ja tu po prostu troszeczkę skoryguję. No i zobaczymy, jak to będzie pracować potem. Bezpiecznik chwytowy. No. Nie, no na to można patrzeć po prostu godzinami. I jakość wykonania, te cięcia to jest coś pięknego. No, i dodatkowo rzecz jasna, stal, bezpieczniki skrzydełkowe, hopsosa, elegancko się spasowują, bezluzowo. E, moje bezpieczniki, które były używane już od kilku lat, miały luz. Te nie mają. Są bezluzowe, tak to się robi, tak to się robi po prostu. E, plunger piny, ponownie, w Masterpiece co ciekawe, one są. Scalone ze sprężyną, ona jest zagnieciona na nich w jakiś tam sposób więc nam to się po prostu nie rozwala no i ta sprężyna jest mocna jest ewidentnie mocna, dlatego również ten slide stop tak konkretnie siedzi mimo podcięcia no i Hammer Spring Housing ja jestem prawie pewien, że tu jest AIP 120% i to jest AIP 120%, jak żeby inaczej, chwyt odkręcony no i coś to chodzi trochę sztywno. Być może to jest kwestia tego smaru, bo on faktycznie jest dość gęsty, temu bym się chętnie przyjrzał. No i tak to był ten smar. Było go za dużo i był zbyt lepki. Eee, po prostu. Całość jest dobrze spasowana, jednak sam sobie spust troszeczkę kręci się na osi łuku. Ale właściwie tutaj za bardzo nie przeszkadza, bo całość siedzi dobrze. Wydaje mi się, że łuk to stok Tokio i spoko, jakby nie ma co tego zmieniać. Chyba że na masterpisa. Dobrze zrobione. No i lama. Tak jak wspomniałem, rozbiera się ją przez wybicie tych dwóch pinów, a właściwie wypchnięcie, bo one siedzą tutaj naprawdę delikatnie. I teraz całość nam wychodzi. Trzeba tylko uważać, oczywiście na sprężynę blokady zbijaka. E, tutaj również mamy ten lepki smar, który zaraz stąd wywalę, bo jest troszeczkę zbyt lepki. Myślę, że to może być jakiś silikon COX-80, niezbyt zgodnie ze sztuką. E, natomiast tak, mamy sobie wkładkę i żeby dobrać się do mechanizmu, wystarczy ten pin wykręcić. Nie pin, tylko śrubkę. I ktoś, kto ją wkręcał, wiedział co robi. Ta śrubka musi być sztywno. Jeśli nie będzie sztywno, jeśli nie będzie zabezpieczona jakimś loktajtem, może się odkręcić yy, i to będzie powodować problemy ze zbijakiem. Niestety, ale on zacznie wariować, będzie się sam odpinał za wcześnie, niezależnie od blokady zbijaka, yy, i to po prostu nie będzie dobrze działać. Dobra, po kolei. Yy, no i w ramię, we wkładce właściwie, wiele nam już nie zostało, bo jest tu tylko tulejka ze sprężyną powrotną zbijaka. A więc po kolei, kurek. Jak wspomniałem, osadzony na stalowej tulei jest to kurek od kołką i jest piękny. Oczywiście, oczywiście cały jest w smaż Wow! Po pierwsze, ktoś, kto to dubał, umiał w hammer joby. Ewidentnie. A po drugie, zrobił go na grubo. Yy, powiem szczerze, trochę bym się bał. Bo ten ząb jest naprawdę potężnie zaoblony. Trochę bym się faktycznie bał. Być może to jest powód, dla którego mamy tutaj, uwaga, jakiś stokowy zaczep kurka. To jest stok. Od jakiegoś kolta najpewniej. Troszeczkę już wyrżnięty przez stalowy, ale jednak zaoblony kurek to bym ewidentnie zmienił. To bym zmienił na jakąś stal, no bo to się po prostu zużyje. I już się zużywa. Zresztą widać przetarcia w powłocie chromowej. Ten twardy smar może jakoś to tam chroni, ale nie. To ewidentnie bym zmienił na stal, bo spokojnie może zacząć powodować jakieś problemy, już niedługo nawet. Sir jest dość ostry, zaobliłbym go, ale jednak kurek jest bardzo mocno zaoblony, więc trochę bym się bał, że Mógłby zacząć jakoś tam berstować. Co tu jeszcze jest? No, oczywiście zbijak, oczywiście zbijak stalowy od Masterpisa. Najpewniej również zestawu z Advanced Frame i blokada zbijaka od kołku. A gdzie mi się podział przerywacz? Przerywacz się przykleił do ramy. Przerywacz oczywiście również od kołku. I P1 czy tam I P2 nie pamiętam. W każdym razie, oczywiście bardzo fajny przerywacz. Oczywiście cały znowu w tym lepkim smarze. I moim zdaniem te nastawy tej sprężyny trójpalczastej były dobrane właśnie przez ten twardy smar. Najprawdopodobniej to nie chciało specjalnie funkcjonować na zwykłych nastawach. Dlatego tak, a nie inaczej. Cóż, jakby nie patrzeć, nic specjalnie trudnego do poprawienia nałożę albo smar molibdenowy albo teflonowy zaraz jeszcze. Zerknę, tylko muszę to wszystko utopić w IP. -ie. I myślę, że nie będę wam tego pokazywał, bo właściwie do poprawy mam bardzo mało. Właściwie tylko ten smar, więc póki co po prostu ogarnę co mam do ogarnięcia, złożę i sobie trochę postrzelamy. Okej, okay, klamka powoli wraca do swojego stanu pierwotnego. No prawie, bo finalnie stwierdziłem, że jednak wymienię ten sir. Znalowy sir? Mm -mm. Nie w takim customie, nie ma opcji. Wleciało, ok, Felsoft, nowiutkie, stalowy sir, bardzo porządny. Zaraz rzecz jasna, dobiorę tutaj śrubkę. Zmieniłem również ośkę od kurka, bo ona z jakiegoś powodu latała luźno. Nie była wbita, tylko była wsadzona i latała, więc zmieniłem ją na taką, która siedzi sztywno. No i smar, matko jedyna, nie wiem co to za smar, ale był zdecydowanie za twardy. ABI LT2 wymiata pod tym względem, i pistolet może śmigać na dużo słabszych nastawach sprężyny trójpalczastej. Już sprawdzałem, wszystko jest ok. Stoję teraz przed drobnym dylematem, jeśli chodzi o smarowanie prowadnic. Właściciel wspominał, że jakiegokolwiek smaru by nie dał, to spasowanie tutaj jest tak sztywne, że pistolet po prostu staje podczas strzelania. Więc na takich też mam jakiś patent pod tytułem taki oto ciekawy olejek. Jędrzej Sztandera dał mi go do przetestowania no i myślę, że to jest idealna okazja. To jest specjalny specyfik właśnie do tego typu konstrukcji starych, które są tak spasowane, że nic innego nie daje rady. Mam wrażenie, że ABLT2 mimo wszystko sprawdziłby się tutaj w porządku, jeżeli właściciel również zamek smarował tak twardym smarem. Ale z ciekawości przetestuję to. Okej, okay, nasz specjalny olejek nałożony. No i zobaczmy. Już widzę, że jest dużo lepiej niż z innym wspaniałym, bardzo znanym olejkiem. Ponieważ ten specyfik po prostu się trzyma tej anody, natomiast olejek silikonowy z niej ścieka. Tak. Tak, tak, tak. To lubimy. Jest fajnie, jest smooth, delikatnie, myślę, że tego ta klamka potrzebowała. A, nie mogę się przestać tym bawić. I jest to jak najbardziej poprawna reakcja, jeśli chodzi o obcowanie z tak wypasionym customem. Tak więc cóż, teraz, jak już został rozłożony, wyczyszczony, nasmarowany, złożony, delikatnie podlizany, przyszedł czas, żeby zobaczyć jak śmiga. Cóż, magazynek, który jest w zestawie z tym pistoletem, to zwykły, szary, smutny Magot Tokio. Myślę, że możemy wrzucić tu coś ciekawszego i przy okazji troszeczkę wizualnie tego wspaniałego customa podrasować, więc pożyczę mu mój Magwell. No i tak, tak to ma wyglądać. Dorzućmy jeszcze przedłużony o moją customową stopkę magazynek od Gardera. I to jest openuwa. No więc zobaczmy, jak nasz dragon śmiga. Błyskawicznie. Natomiast kop jest dość zdecydowany. Nie jest śladowy, jest bardzo punktowy, ale czuje się agresję w tej pracy. Moja klamka nie jest taka agresywna, jest troszeczkę może bardziej ospała. Obrzut jest bardziej rozmyty, bo ma właśnie prowadnicę ze zderzakiem. Natomiast tutaj mamy jasne, punktowe, dość konkretne uderzenie. Punktowe i konkretne, oczywiście, jak na kastoma z aluminiowym zamkiem. Ona sama strzela. To znaczy. Ja z niej strzelam i strzela wtedy, kiedy powinna, ale no, taki pistolet dosłownie strzela sam. Strzelec już dużo do roboty tutaj, tutaj nie ma. No dobra, pyknijmy sobie jeszcze z tego stoka. Yeah, yeah, yeah. yeah. Tak masz migać, customowa openowa. Jest super, i szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się niczego innego. Bardzo fajna klamka, bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że Wam również podobał się ten materiał. A więc standardowo, jak po każdym moim filmie, zapraszam Was na wszystkie grupy na Facebooku. Zapraszam do obcejania kanałów polecanych, które ja Wam polecam oraz kupowania moich produktów. To wszystko. Dzięki i cześć.